Sędzia jest moim przyjacielem, ale wyjechał. Wypuszczę pana pod jednym warunkiem. Jakim? Jeśli przyjmie pan warunki tych panów. Nie ma mowy. Niech pan się zastanowi. Jeśli wycofam oskarżenie, będzie pan wolny. A nam wystarczy list wyzwoleńczy Izaury. Izaura nigdy nie będzie wolna, dopóki żyje. Nie wyjdzie też za pana Belchiora. Jak tylko Malwina przyjedzie z wiadomością, że hipoteka została spłacona, będę wolny. Zrobię, co zechcę, ale nigdy nie dam Izaurze listu wyzwoleńczego. Dlaczego pan nie może chodzić? Bo dostałem postrzał w kręgosłup i nie mogę przez to ruszać nogami. Ale żyje pan. I to jest najważniejsze. Na początku żałowałem, że żyję. Myślałem, że nigdy nie przywyknę do mojego kalectwa. Każdy człowiek marzy o lepszych czasach. Ja chciałbym cofnąć czas, żeby moi rodzice żyli. Albo żeby Izaura była wolna. Spędzam życie na czytaniu, modleniu się i rozmyślaniu. Przez chwilę sądziłem, że znowu będę chodził, bo wróciło mi czucie w nogach. Porusza pan palcami? Tak. Chcecie zobaczyć? Ruszają się. Widzę. Ale to tylko palce. Chciałbym ruszyć całą nogą. Dziwne. Nie stracił pan czucia w nogach? Nie, ale nie mogę nimi ruszać. Coś mi mówi, że jeszcze nie wszystko stracone. Dlaczego pani tak uważa? Mój ojciec stał się inwalidą, kiedy spadł z konia i uszkodził sobie kręgosłup. Całkowicie stracił czucie w nogach, a pan nie. Więc dlaczego nie mogę ruszać nogami? Bo są słabe. Mięśnie zaczęły zanikać, bo nie są używane. Diogo mówił to samo. To możliwe? Po wypadku ojca rozmawiałam z wieloma lekarzami i to najlepszymi. Należy ćwiczyć nogi. Może w ten sposób będzie pan w stanie znowu chodzić. Natchnęła mnie pani nadzieją. Zaczniemy ćwiczyć od razu. Najlepiej rozpocząć od takich kolistych ruchów. Najpierw prawa noga. Czuję pani ręce. To ręce anioła. Słuchaj, przeklęty dranioł, jeśli Bóg istnieje, zapłacisz za wszystkie swoje zbrodnie. Czeka cię piekło. Kiedy stąd wyjdę, każę wychłostać Izaurę, ale tylko trochę, bo nie chcę uszkodzić jej pięknego ciała. Drań. Spokojnie, panie Alvaro. Ukażę ją za to, że znalazłem się w więzieniu. Przeklęty tchórz. Potem przywiążę ją do łóżka, nagą. I zrobię z nią, co zechcę. Zaspokoję swoje pożądanie. Przedtem zginiesz. To prawda. Izaura nigdy nie będzie twoja. Już jest moja. To twoja nigdy nie będzie. Panie Alvaro, panie Miguelu, propozycja panów nie została przyjęta. Mam nadzieję, że zginiesz w tym więzieniu. Twoja dusza już jest skazana. Cierpienie będzie ci towarzyszyć zawsze. Niech Bóg się nad tobą zlituje, skazańcu. Zaprowadźcie go do celi. Pieniądze? Pułkownik Sebastiał daje mi pieniądze, żebym się od nich odczepiła. Tak, nie widzę problemu.
Nie chcę. Wolę, żeby Enrique do mnie wrócił. Ale to niemożliwe. Pieniądze są najlepszym rozwiązaniem. Nie pogodzę się z utratą ukochanego. Musisz. Tyle razy to widziałam. Zawsze ta sama historia. Bogaty młodzieniec rozkochuje w sobie dziewczynę, obiecuje jej piękne życie, a potem odchodzi, żeby ożenić się z jakąś panienką. Promete mundos e fundos e depois vai embora. Vai se casar com a moça de família. Chcę wyjść za Enrique. Miał mi dać dom, biżuterię, niewolników. Chciałam być bogata. Jesteś marzycielką. Przypominasz mnie, kiedy byłam młoda. Nie jestem taka piękna jak pani i nie mam tyle szczęścia. Jesteś ładną dziewczyną i wielu mężczyzn się w tobie zakocha. Jeśli chcesz mieć dom, pułkownik ci go kupi. To dobra propozycja. Zgodziłam się na spacer, żeby spełnić życzenie pułkownika. Nie dręcz mnie dłużej. Czy nie wystarczy ci moje słowo, że już nic mnie nie łączy z Fleur de Lis? Nie zamierzam rozmawiać o związku łączącym pana z ladacznicą. Nie ma o czym rozmawiać. Ten temat nie istnieje. Wygrałaś i masz mnie u swoich stóp. Sama nie wiem. Dlaczego? Potrzebny mi czar miłości, a on prysł już na początku. Pani oczy obiecują miłość niezmierzoną. Pani usta przyzwalają na coś, na co się nie odważę. Kiedy patrzę na to lico, nie znam piękniejszego. Bardzo lubię, kiedy recytuje pan wiersze Camoesa. André, musisz być silny, musisz wytrzymać. Żegnaj. Ja umieram. Uważaj na siebie. Kocham cię. Rosa. Kocham cię. Izaura jest dla mnie jak siostra. To ty jesteś moją prawdziwą miłością. Dopiero teraz mi to mówisz, draniu. W chwili, kiedy umierasz? O nie, nie pozwolę ci umrzeć. Nie ma mowy. Wszystko pokrywa się ciemnością. Widzę światłość. Moja mama. Przyszła po mnie. Żegnaj, Rosa. Zostań z Bogiem. Umarł. Nie, nie umarł. Umarł przez ciebie, żmijo. Ale ty też umrzesz, przeklęta żmija. Na miłość boską zawołaj Raimunda. Pomóż André, nie widzisz, jak cierpię? Ty też umrzesz, przeklęta. Będziesz cierpiała o wiele bardziej. Przez ciebie nigdy nie byłam szczęśliwa. Panie Raimundo. Niech pan pomoże. Wybacz mi, że to mną zajęła się moja matka chrzestna. Nigdy ci tego nie wybaczę. Wiesz dlaczego? Bo cię nienawidzę. Nie widzisz, jak cierpię? Zasłużyłaś na więcej. Myślałaś, że nigdy nie spotka cię nic złego. Przez ciebie nigdy nie zaznałam szczęścia z André. Wiesz dlaczego? Bo myślał tylko o tobie. Podobałaś mu się i zapomniał o mnie. To nie moja wina. Mój André umarł. Mój ukochany nie żyje. On żyje. Czuję, że nie umarł. Masz swojego Alvara, który cię kocha. Jest wielkim i bogatym panem. To ja zasłużyłam na kogoś takiego, bo jestem córką pułkownika.
a nie ty, podła żmija. Zaraz cię zabiję. Nie, nie, Roza, nie! Wychłoszczę cię tak mocno, że umrzesz, podła żmija. Nie rób jej tego, bo będzie zaszpecona. I dobrze, chcę jej to zrobić. Jeśli pozwoli mi pan na to, potem zgodzę się na wszystko. To kusząca propozycja, ale nie mogę. Pan Leonce by mnie zabił, gdybym pozwolił zaszpecić Izaurę. Zdejmijcie André z pręgierza, pomóżcie mu. Nic mu już nie pomoże. On umarł. Mój André umarł. Pani hrabiny nie ma? Nie, wyszła. Ale może pan nam wszystko powiedzieć. Mam dobre wieści. Co z moją córką? Tak sobie, jest bardzo słaba. Nadal jest pod pręgierzem. André jest umierający. Wychłostali Izaurę? Nie, na szczęście pan Leoncio został aresztowany, zanim to zrobił. Mój kwiatuszek najsłodszy, moja pachnąca róża nie została skrzywdzona. W takim razie, co to za dobre wieści nam pan przynosi? Wracam z hacjendy pana pułkownika. Zaniosłem tam list pani Malwiny. Ona chce się rozwieść z panem Leonciem. Jest na niego wściekła. Pułkownik nie spłaci hipoteki hacjendy pana Leoncia. I pan Leoncio będzie zrujnowany. Wiedziałem, że zastawił hacjendę. Jeśli hipoteka nie zostanie spłacona, wtedy ten drań straci wszystko. Jeśli tak, już jadę do banku. Muszę się dowiedzieć szczegółów tej transakcji. Niemożliwe. Mówię panu, Roza twierdzi, że pani Malwina podsłuchała całą naszą rozmowę. Fatalnie. Dowiedziała się, że chce się jej pozbyć, jak tylko pułkownik spłaci hipotekę? Tak to zrozumiał. Roza mówi, że pani Malwina jest wściekła. Że poprosi ojca, żeby nie dał ani grosza na spłatę hipoteki. Niemożliwe. Jeśli tak, to jestem stracony. To koniec. Wszystko przepadło. Zostanę bez hacjendy i bez grosza. Występują Niewolnica Izaura, odcinek 134. Elena, musisz być silna, dobrze się odżywiać. Pan pułkownik mówi, że nie chcesz jeść. Pomyśl o dziecku, które w sobie nosisz. Myślę o nim. Tak bardzo bym chciała, żeby był przy mnie, Diogo. Na pewno wróci. Ale gdzie teraz jest? Gdzie się ukrył? Powiedział mi, gdzie będzie. Wspaniale. Możesz mi zaufać. Jest w chacie Areski. Niedaleko Villa da Itarpermili. Areski to Indianin, który go uratował. Dziękuję za zaufanie. A teraz porozmawiamy o weselszych rzeczach. Słyszałeś, że wychodzę za mąż za pana Miguela, ojca Izaury? Tak? Naprawdę państwo się pokochali? Bardzo. To taki wrażliwy człowiek. Jest szczodry i dobry.
Zakochałam się, kiedy ze sobą rozmawialiśmy. Pokochałam jego determinację. Od lat próbuję uwolnić córkę. Przyjdziesz na nasz ślub? Przyjdziesz? Ale rzeczywiście, obiecuję. Bez względu na mój smutek. To będzie niewielkie przyjęcie. Przyjdzie niewielu krewnych i tylko najbliżsi przyjaciele. Uczcimy nasz związek hucznie, kiedy uwolnimy Izaurę. Na szczęście Leoncja aresztowali. Izaura dzięki temu uniknęła chłosty. Co pan mówi? Pani Malvina usłyszała, że chce pan ją zabić. Już po mnie. Wiem. Rosa powtórzyła mi dokładnie, co pani Malvina powiedziała. Nie ma nadziei. Pani Malvina zabroni ojcu spłacić hipotekę. Przeklęta idiotka. Ona, jej ojciec i ten głupi sierżant zabije tego drania. Zniszczę wszystkich, przez których się tutaj znalazłem. Jeśli pułkownik nie spłaci hipoteki, Malvina pożałuje tego, co mi zrobiła. Rosa powiedziała, że pani Malviny nie będzie już w haciendzie, kiedy pan stąd wyjdzie. Niech się wynosi. Nie mam ochoty żyć z taką kobietą. Nienawidzę Malviny. Niech ją szlak trafi. Niech żyje jako rozwódka, sama, na marginesie społeczeństwa. Ale co z nami będzie bez pieniędzy? Jeśli będę biedny, zabiję się. Strzelę sobie w głowę. Nie chcę żyć w biedzie. Ale jeśli ja umrę, Izaura też. Jeśli nie może żyć ze mną, umrzemy razem. Przyszedł sług z hrabiny. Przynoszę nakaz sędziego. Jest pan wolny. Całe szczęście. Może pan teraz wszystkim się zająć. Ostrzegałem, żeby pan ze mną nie zadzierał. Ma pan we mnie wielkiego wroga. Ostrzegałem, ale teraz mam ważniejsze sprawy na głowie. Jeśli pułkownik nie spłacił hipoteki, Izaura za to zapłaci. Izaura è quien vai soffrire. Za kogo pan mnie uważa? A jeśli ktoś wejdzie? Kocham panią. Bardzo. Gdyby to była prawda, odwiedziłby mnie pan. Jak tylko wróciły pańskie dzieci, zapomniał pan o mnie. Nigdy, moja ukochana. To prawda, byłem zajęty Eleną i Diogo, ale także moim synem, który związał się z tą ladacznicą. Jaki ojciec, taki syn. Proszę tak nie mówić. Błagam panią. To panią zawsze kochałem i nadal kocham. Nigdy o pani nie zapomniałem. Napisałem wiele listów i nie doczekałem się odpowiedzi. Co miałam odpowiedzieć po tym, jak pana zobaczyłam pijanego i pachnącego tanimi perfumami? Przesadziłem wtedy, przyznaję. To była wyjątkowa noc. Zwykle się tak nie zachowuję. Jestem spokojnym człowiekiem, który kocha życie rodzinne. Nie lubię być z daleka od kobiety, którą kocham. Wyjdzie pani za mnie? Jak to? Co to za pomysł? Zgadza się pan? Ojcze, jak się pani ma? Dobrze. Ojcze. Córeczko.
Potrzebuję twojej pomocy. Muszę zabrać wszystkie moje rzeczy z domu tego grania. Podjęłaś decyzję? Nie będzie tak jak wcześniej? Nie. Tym razem nie ma odwrotu. Leoncio chce mnie zabić. Zabić? Groził śmiercią własnej żonie? To niebezpieczny morderca. Zamierzał mnie zabić, jak tylko spłaciłbyś hipotekę jego hacjendy. Nie zrobiłem tego. Doskonale. Leoncio straci hacjendę i wszystko, co w niej jest, czyli niewolników, meble, ubrania. A nie mówiłem, że szybko wyjdę na wolność? Ostrzegałem pana. Proces się jeszcze nie zakończył. Nie ma pewności, że nie wróci pan za kratki na dłużej. Ostrożnie, bo wkrótce wyląduje pan na wojnie, jeśli szybko nie zmieni pan strategii. Co pan chce przez to powiedzieć? Że lepiej być moim sprzymierzeńcem. To prawda. Pan Leoncio ma wielkie wpływy w stolicy. Hrabina to zwykła ladacznica, która zdobyła majątek, wychodząc za hrabiego. A pan Alvaro nie jest stąd. Panowie chyba nie rozumieją. Ja jestem po stronie prawa. Pan Leoncio jest teraz wolny, ale proces się odbędzie. Będzie sądzony za próbę zabicia pana Alvara. Zaraz. On nie umarł. Oddycha. Bogu dzięki. Na pewno. Nie wyczuwam pulsu. Ale on oddycha. Jest słaby, ale żyje. Bogu niech będą dzięki. André umiera. Dajcie mu wody. Trzeba go położyć w cieniu i przez cały czas podawajcie mu wodę. Zrobię tak. André, musisz żyć. Musisz wrócić do obozu. Będziemy razem. Ukochany. Poleję go wodą, żeby się rozbudził. Boże. Boże, błagam Cię, niech André nie umiera. Ukochany. Nie umarł. Wszystko minie. Katarina, przynieś zioła. André bardzo cierpi. Zrób mu okłady. Pan Leoncio wróci i zabije mnie. Umrę. Nic już mnie nie uratuje. To było straszne. Słyszałam, jak mój mąż mówił, że mnie zabije, jak tylko hipoteka zostanie spłacona. Leoncio jest podłym graniem i zostanie bez grosza. Straci wszystko. Powinien siedzieć za kratkami. Jest zagrożeniem dla świata. Sam omal nie umarłem przez niego. Siostrzyczko. Tak się cieszę. Mamo, wracamy do domu. Zostawmy pułkownika z córkami. Mają ważne sprawy. Pani hrabino, chciałam prosić o wybaczenie. W dniu mojego ślubu powiedziała pani, że nie powinnam wyjść za Leoncia, bo jest mordercą. Miała pani rację. Przyznaję ją teraz. Szkoda, że wtedy pani nie posłuchała. Bardzo żałuję, że pani nie posłuchała. I jeszcze raz przyznaję pani rację.
Proszę mi wierzyć. Powiedziałam to, żeby panią przestrzec, panią i wszystkich innych. Człowiek, który spycha ze schodów kobietę w ciąży, która oczekuje jego dziecka, jest zdolny do wszystkiego. O que não será capaz de fazer as outras pessoas. Popełnił wiele innych przestępstw. Nie chciałam tego zauważyć. Zabił hrabiego, okradł pana Miguela. Organizował zasadzki na ludzi. A ladroeira contra o senhor Miguel. Tocaias e ataques sorrateiros. Mnie omal nie otruł. Mógł pana zatruć tymi czekoladkami. Kolejną ofiarą miałam być ja. Planował cię zabić? Żeby zostać z Izaurą na hacjendzie, którą spłaciłby nasz ojciec. Biedna Malwina. Obie stałyśmy się ofiarami tego grania. Każda w inny sposób. Długo trwało, zanim to zrozumiałam. Wolałam być jego żoną niż rozwódką. Co za głupota. Wybacz, ale ostrzegałem cię i to od dłuższego czasu. Mamo, wracajmy do domu. Może pani na mnie liczyć zawsze. Conte comigo. Para tudo que precisar. Przebacz mi pani. Não há o que. Nie ma o czym mówić. Mas você não sabia. Nie mogła pani wiedzieć. Não podia saber. Był pani narzeczony, a potem mężem. Seu marido. Byłam zakochana i nie chciałam ujrzeć prawdy. Cega pra realidade. Adeus, dona Malvina. Do widzenia. Adeus, do widzenia, drogi pułkowniku. Adeus. Musimy już iść. Zostawiłyśmy Gabriela, a także naszych gości w domu. Szkoda, że panie nie zostaną na herbacie. Innym razem. Teraz powinien pan porozmawiać z córkami. Z Bogiem. Życzę, żeby wszystko dobrze się skończyło. Bardzo dziękuję, pani hrabino. Dona Gioconda, proszę się zastanowić nad odpowiedzią na moje pytanie. Proszę porozmawiać z córkami. Zapraszam panią jutro na obiad. Będziemy mogli omówić naszą sprawę w spokoju. Dobrze. Przyjadę i odpowiem panu. Doskonale. Odprowadzę panie do obozu. Moje córki chwilę poczekają. Vamos, por favor. Adeus. Por favor. Pelo visto. Ja chcę się rozwieść. A ojciec chce się żenić. E papai pensando em se casar de novo. Jest szczęśliwy. Za to ja jestem najbardziej nieszczęśliwa na świecie. Powiem ci coś. Zabiłam człowieka, a mój ukochany wziął na siebie winę za to morderstwo. Co z nami będzie? Bardzo przyjemny spacer. Każda chwila spędzona z panią jest cudowna. Pani oczy błyszczą jak gwiazdy na nieboskłonie.
Pani głos jest jak śpiew anielski. Czy mój kuzyn deklamuje wersy, poety czy swoje? Tym razem mówię to, co mi w duszy gra. Pani perfumy są dla mnie jak zapach najpiękniejszych róż. Pani obecność zabiera mi dech w piersiach. Proszę powiedzieć, co mogę zrobić, żeby panią uszczęśliwić. Niech pan przestanie. Zawstydza mnie pan. Chcę pani sprawiać przyjemności, być sensem pani życia. Co mam zrobić, żeby była pani szczęśliwa? Lepiej mówmy o poezji, nie o miłości. Może pomoże mi kuzyn odkryć w sobie ten czar, który wcześniej prysnął. Jak można mówić o poezji i nie wspomnieć o miłości? Proszę mi zadeklamować kolejny wiersz Camoesa. Błędy moje, przeznaczenie. Miłość zniosła są moim przekleństwem. Błędy losu, jak łzy pięknej dziewczyny, oddalają mnie od szczęścia. Wspaniale, co dalej? Wszystko mija, lecz pozostaje cierpienie po tym, co było piękne. Przeszłość uczy nas, że trzeba żyć chwilą, tym momentem. Bieda. Wiele wycierpiałeś z miłości. Popełniałem błędy przez lata, a los sprzysiągł się, żeby ukarać mnie za źle ulokowane nadzieje. Miłość stała się symbolem błędów popełnionych przez los, nie przeze mnie. Jakżebym chciała zwrócić ci szczęście, byś wreszcie zapomniał o zemście. Nie powinien pan. Powinienem. I muszę nawet za to, co życie szykuje nam jeszcze w swej wieczności. Wracam do hacjendy pułkownika. Jeśli możesz, przywieź choć na chwilę Alvara. Postaram się, chociaż wiem, że to niczego nie zmieni. Musisz się pogodzić z tym, że szybko powinnaś znaleźć sobie innego narzeczonego. Zostaw mnie. Na razie. Zdrajco. Z Bogiem, synu. Życzę ci więcej rozsądku, Branka. Idź już, idź. Teraz opowiesz mi dokładnie, co zaszło między tobą i panem Leonciem. Nic nie zaszło, mamo. Kłamiesz. Nie rób tego. Muszę wiedzieć, co ten drań z tobą zrobił. Niczego przede mną nie ukrywaj. Jestem twoją matką i muszę znać prawdę. Tylko mnie możesz zaufać. Tej nocy, o której mówił Geraldo, pan Leoncio mnie pocałował. Nie spodziewałam się tego. To żonaty mężczyzna, Branka. Jak mogłaś mu na to pozwolić? Czy to były tylko pocałunki, czy wydarzyło się coś więcej? Mów prawdę. Mów. Wydarzyło się więcej. To straszne. Zanim zdążyłam zareagować, wepchnął mnie do sypialni i zaczął całować. Bałam się skandalu i nic nie zrobiłam. Skandal byłby lepszy niż to, na co mu pozwoliłaś. Pan Leoncio mnie zmusił. Nie mówiłam o tym wcześniej ze wstydu. Dobrze, że twój ojciec tego nie słyszy. To by go zabiło. Nie potrafiłam mu się oprzeć. Bałam się, że skrzywdzi Geralda. Zrozum, jesteś w ciąży z żonatym mężczyzną. Tego jeszcze nie wiemy. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Słyszysz? Czuję się o wiele lepiej po terapii Doni Perpetui. To dopiero początek. Poprawa nadejdzie za kilka dni. Pan Gabriel będzie niedługo chodził o własnych siłach.
Jeśli Bóg zechce, a Doña Perpetua nie zrezygnuje. Na pewno nie. Wystarczy poćwiczyć mięśnie i wszystko będzie dobrze. Doña Perpetua stała się lekarzem. Nie, ale znam się trochę na tym. Mój ojciec był w o wiele gorszej sytuacji od Gabriela. Zawsze szukałam sposobu, żeby pomóc ojcu. Widziałam nawet rehabilitację innych chorych. Co to takiego? To słowo znane jest od początków XIX wieku. Oznacza ćwiczenia, które pomagają uleczyć chorego. Masz wielkie szczęście, Gabrielu. To prawda. Sok z marakuji jest doskonały na nerwy. Wybaczcie, muszę na chwilę was opuścić. Zawsze dużo płaczesz, ale potem wracasz do Leoncji. Nie tym razem. To koniec. Na pewno? Bardzo go kochasz i nie wierzę, że tym razem jest inaczej. Nie wrócę do niego, nawet gdybym chciała. Mam nadzieję. Poprzednim razem też tak mówiłaś. Teraz jest inaczej. Jestem głupia, ale chcę żyć. Leoncio powiedział panu Francisco coś takiego, że zamarłam z przerażenia. Naprawdę? Mów, co to takiego? Planował cię zabić? Własną żonę? To absurd. A ja go tak kochałam. Jestem głupia. Powinnam była przyjąć zaloty pana Geralda. Jak to? Ten poeta i prawnik z São Paulo zalecał się do ciebie? To prawdziwa niespodzianka. Nie wspominałam o tym, bo nigdy nie zamierzałam zdradzić męża. Pan Geraldo jest romantykiem, poetą. Ja właśnie o takim mężu zawsze marzyłam. Cantador, poético. Tudo que eu sonhei que meu marido fosse um dia. To znaczy, że ten człowiek jest w tobie zakochany. Tak. Myślę, że kocha mnie naprawdę. A ty nawet w myślach nie zdradziłaś Leoncia? Nie. Przecież mnie znasz. Nie jestem zdolna do zdrady. Odrzuciłam wiersze pana Geralda, jego miłosne wyznania, przysięgi. Zrobiłam to, żeby być wierną człowiekowi, który chciał mnie zabić, żeby być z niewolnicą. Otrzyj łzy. Leoncio nie zasłużył na twoje łzy. Nadejdą lepsze czasy. Może los chce, żebyś była szczęśliwa u boku pana Geralda, poety i abolicjonisty. Masz wielkie szczęście. To wspaniały człowiek. Nie zamierzam mieć nowego męża. Rozłodzę się ze strachu przed Leonciem. Nie musisz być z tego powodu sama do końca życia. Wiem, ale nie czas o tym myśleć. Na razie chcę zebrać moje rzeczy z tamtego domu. Przeniosę się znowu do rodzinnego domu. Myślałem, że już nie wrócicie. Mamy tyle nowości. Jak się pani miewa? Doskonale. Pani Hacienda jest bardzo wygodna. I nawet ładniejsza od Haciendy Doni Perpetui pana Alvara. Hacienda Doni Perpetui w niczym nie ustępuje naszej. Jest pani bardzo miła. Widzę, że wszystko jest jak należy. Kazałem podać herbatę, bo minął już czas podwieczorku. Bardzo dobrze. Wspaniale się czuję. Taki piękny dzień. Widzę, że wizyta u mojego ojca, pana pułkownika, uszczęśliwiła moją mamę. Mamo, nie potrafisz ukryć szczęścia. Jesteś okropny, ale zgadłeś. Pierwsza dobra wiadomość. Poprosił mnie
O rękę. Me pediu em casamento. Wspaniale. Każda kobieta byłaby z tego powodu szczęśliwa. I w każdym wieku. Miłość nie zna wieku. Najważniejsze, że ludzie się kochają. Oczywiście. Miłość może się pojawić w każdej chwili i nie obchodzi jej wiek. Każdy człowiek na świecie może kochać i być kochanym. Poza tym istnieje wiele form miłości. Mesmo que seja uma amizade amorosa, encantamento. Existem tantas formas de amor. Zgadzam się z Danią Perpetuą. I outra novidade. Jakie jeszcze wieści przynosicie? Leoncio Almeida został pokonany. Czeka go całkowita ruina. Pułkownik nie spłacił hipoteki. Leoncio straci wszystko. Zamierzał zabić Donię Malwinę, gdy tylko pozbyłby się długów. Ten człowiek nie ma żadnych skrupułów. Jest zły i okrutny. Jego koniec jest blisko. Trzeba mu zadać ostatni cios. Wtedy będę pomszczona. Mój dom. Mój dom, dom człowieka, którego kocham, a raczej kochałam. To koniec. Skończyły się marzenia, zaczął się koszmar. Proszę nie płakać. Będzie pani brzydka, nie warto. Proszę otrzeć łzy i się uśmiechnąć. Nie warto rozlewać łez nad panem Leonciem. To najgorszy z ludzi na świecie. Skończyły się moje marzenia. To małżeństwo mnie unieszczęśliwiło. Potrzebuję pańskiej pomocy. Muszę stąd zabrać moje rzeczy. Pomoże mi pani? Oczywiście. A da mi pani kilka monet? Uwielbiam pieniądze. Uwielbiam. Proszę za mną. Mój Boże. To koniec wszystkich moich marzeń. Przestań. Musisz dramatyzować? Powinnaś wrócić do Aquas Lindas, jak tylko urodzi się dziecko. Pod warunkiem, że jestem w ciąży. Na razie nie mamy pewności. Trzeba poczekać. Przecież miesiączka ci się spóźnia. To prawda. Mamo, pomożesz mi? Chcę wyjść z Alvara, chociaż jestem w ciąży z Leonciem. Głupia jesteś. Szalona. Co ty wyprawiasz? Wychowałam cię z takim poświęceniem, a teraz zachowujesz się jak pierwsza lepsza. Co? Nie jestem pierwszą lepszą. Nie? Więc kim? Wulgarną dziewuchą. Tylko takie oddają się żonatym mężczyznom. Nie jestem ladacznicą. Żądam szacunku. 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 Oszalałaś? Kto będzie szanował kobietę, która jest w ciąży z żonatym mężczyzną? Nie zamierzam zostać sama. Mowy nie ma. Mam plan. Zmuszę Alvara do ślubu. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Olga Tysiak. Czytał Zbigniew Moskal.